Mateusz, podpisałeś kontrakt z Rakowem Częstochowa. Powiedz, co zadecydowało o tym, że związałeś się właśnie klubem z ulicy Limanowskiego? No ostatnio jakiś czas miałem przerwę, wracam po ciężkiej kontuzji. Potrzebuję się też troszeczkę odbudować. Ciężko pracowałem przed przyjazdem tutaj. No i pokazałem się w paru sparingach, na treningach. No chyba było na tyle dobrze, że trenerzy zdecydowali, żeby zaangażować mnie. Zanim przyjechałeś tutaj do Wałbrzycha, to trenowałeś też z drużyną, o czym przed chwilą powiedziałeś. I jakie są twoje wrażenia właśnie z tego okresu? No na pewno, mimo że zespół gra aktualnie na trzecim poziomie rozgrywkowym, to co się rzuca w oczy, to na pewno profesjonalizm. Wszyscy tutaj dbają o jakieś tam szczegóły, chcą stworzyć drużynie bardzo dobre warunki. No drużyna jest na pewno szykowana na wyższy poziom, na tą drogę do awansu, więc wszystko jest tutaj dopięte na ostatni guzik. To na pewno się rzuca w oczy. Opowiedz troszkę o twoich poprzednich klubach, bo wiemy, że kilka zespołów zaliczyłeś, a takim najważniejszym chyba etapem w dotychczasowej twojej przygodzie z piłką nożną był 4-letni pobyt w Eredivisie w Rodzie Kerkrade. No tak, zdarzyło się. To troszkę dłuższa historia, jak tam trafiłem, bo to jeszcze grałem w młodzieżowych reprezentacjach. Pojechałem do Holandii, rzeczywiście długo mnie tam skauci obserwowali, przyjeżdżali na mecze do Polski, wtedy byłem zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec. Potem pojechałem tam na testy i tak jakoś udało się podpisać kontrakt. No, miałem być trzecim bramkarzem i właściwie tak bardziej na naukę. Miałem po prostu zobaczyć, jak to się potoczy, a wyszło tak, że no, po 4 latach zawsze można było jeszcze z tego więcej wyciągnąć, ale ponad 30 oficjalnych meczy zagrałem. No, na pewno złapałem dużo, dużo doświadczenia, wiele się nauczyłem, bo to jest taka specyficzna piłka i specyficzna rola bramkarza właśnie w tej lidze. No i no, 4 lata byłem właściwie albo pierwszym, albo drugim bramkarzem, więc gdzieś tam dalej nikomu nie przeszkadzałem i nikogo nie raziło w oczy, czy gdzieś tam, nie wiem, odstaję w jakimś tam stopniu. Powiedz mi, jeżeli chodzi o organizację na co dzień taką klubową, czy jest jeszcze duża różnica między organizacją klubu w Holandii, w Eredivisie, a w Polsce? No, myślę, że sam wkład ludzki, tak, to co ludzie próbują tutaj stworzyć, niczym się nie różni. Może są troszeczkę mniejsze nakłady finansowe, natomiast naprawdę ludzie tutaj w klubie widzę, że starają się zapewnić nam, w sensie zawodnikom i drużynie, odpowiedni poziom i komfort do trenowania. Przyszedłeś do Rakowa, masz kilku konkurentów, bowiem jest Mateusz Kos, jest doświadczony Maciej Mielcarz, także młody Błażej Stępień, także ta rywalizacja o miano pierwszego bramkarza będzie bardzo zacięta. No, rywalizacja na pewno może tylko pomóc. Ja tutaj nie przychodzę na miejsce, tylko walczyć o miejsce. To od razu muszę zaznaczyć. Nikt tutaj nie daje żadnych deklaracji czy obietnic. Jestem po jakiejś tam kontuzji, też próbuję wrócić. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. No, a rywalizacja jest po to, żebyśmy się gonili i uciekali od siebie. W sensie, jeżeli chodzi o ten poziom, tak? I cały czas podnosili jakiś tam swój poziom i umiejętności. A przy okazji, no, koledzy są starsi, więc można się też, nie licząc z Błażeja oczywiście, można się też na pewno od nich wiele nauczyć. No, chociażby Maciek trochę pograł i na pewno można parę rzeczy podpatrzeć.